Ja jeszcze trochę pochodzę, a to są fanty od Rafała. A może opowiadaj. 4 złote będzie, kolczyk ładny, fajny. A to pewnie złom jakiś, bo nie ma żadnego bicia. Na srebro, ołów. Taki piękny guziczek. Z PRL-u. Fajny. I oczywiście śmieci, które co? Lądują do świetnika. Dziękujemy. To na razie, panowie. Ja już kończę, troszkę wypiździało, troszkę fantów się znalazło. Do następnego odcinka. Jeżeli wam się podobało, dajcie suba, dajcie lajka. Trzymajcie się. Takim oto pięknym ujęciem zakończymy. Podsumowanie zaraz wam pokażę. Nie ma tego zbyt dużo, ale zabawa przednia. Najadłem się strachu, jak tą kamerę zgubiłem pod wodą, bo tak chciało mi się podwodnych ujęć. A jakby popłynęła gdzieś w tamtą stronę pod lód, pod krę, to by było nieciekawie. Ale warto by było przyjechać nawet nie dla samego kopania, tylko po prostu ta aura zimy i to, co widać za mną, napawa, nie wiem, jakimś takim poczuciem piękna, nie wiem jak to nazwać. No, po prostu pięknie jest, no. Bardzo ładnie tu jest. Na pewno jeszcze tu wrócę. Czy to nawet tą zimą może chyba nawet. Jest tam minus 4 stopnie, ale w ogóle tego nie czuję. Mogę się bawić w wodzie, ale to dzięki tej piance. Dobra, widzimy się na podsumowaniu. Podsumowanie wygląda tak. Bardzo, ale to bardzo dużo śmieci. Widać, że miejscówka w ogóle nie była czepana. I fanty dopiero zaczną z niej wychodzić. Trochę drobnych. Kaczuszka. Znowu jakieś dziecko okradłem. Tak to ujmę. Z najfajniejszych rzeczy. Taka jakaś mordka słonika. Będzie to jakiś aluminium. Miedziany pierścionek. Miedziane dziadostwo. I tu kolejne miedziane dziadostwo, ale z cyrkoniami. Myślałem, że będzie złoto, bo ładnie wyglądał, ale to niestety jest miedź. Pokażę wam magiczną sztuczkę. To jest kaczka. Przypuśćmy, że to jest zabytek. Nie wiem, jest to skarb wikingów. Przyjeżdża policja, widzicie ją gdzieś tam daleko. Patrzcie na to. Czary mary, hokus pokus. Pędz. Ha, 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 ha. Trzymajcie się, na razie. Dobra, jeszcze raz możesz. Powiedz najlepiej krótko, nie ma co pierdolić. Widzimy się może następnym razem. Może się spotkam z Odynem na wykopkę i jakiś tam wymyśl cokolwiek, nie? Masz włączone? Co? To mam włączone. Cały czas się nagrywa, ja sobie to wytnę potem, nie? Ja cię nie przeszkadzam. Ale... Dobra. Dobra, panowie. Nie. Widzisz, a śmiejesz się ze mnie. A widzisz, głupi stojak z kamerą stoi, głupi stojak z kamerą stoi, a człowiek normalnie dech traci i nie wie co powiedzieć. Hehehehe